Poznałem kiedyś kobietę, która świetnie pływała żabką. Cudownie pływała żabką, ale tylko i wyłącznie krytą. Mówię do tej kobiety, kochana, to jest banalnie proste. Wszystkie kobiety wpierw uczą się pływać żabką bez chowania głowy do wody, a potem dopiero tą głowę ewentualnie czasami zanurzają. Ona mówi, ale ja tak nie potrafię. Mówi, jak to nie potrafisz? Po prostu nie potrafię. No więc spróbuj. Ona mówi, nie mogę spróbować, bo się utopię. I powiem wam, że mnie to zdziwiło, ponieważ wszystkie inne kobiety, które do tej pory znałem, to nie potrafiły schować wody do głowy, bo się bały, że się utopią. A ona nie potrafiła wyjąć głowy z wody, bo się utopi. I dotarło do mnie, że czasami to, co jest normalne, może być zupełnie niezwykłe lub nienormalne. Dotarło do mnie, że to, co wszyscy potrafią, ktoś może nie potrafić. Dotarło do mnie, że to, co jest łatwe dla wszystkich, dla kogoś może być trudne. I zrozumiałem, że musi być coś na rzeczy. Ja się zapytałem tej kobiety, czy ty potrafisz się czegoś nauczyć w połowie? Ona powiedziała, jak to w połowie? No czy potrafiłabyś się nauczyć czegoś tylko w połowie? Na przykład mówić po angielsku, ale tylko co drugie słowo. No jak to co drugie słowo? No po prostu brakuje ci słów. Mówisz po angielsku tylko w połowie. A mówi, nie, to nie jest możliwe. Jak zacznę mówić po angielsku, to dopiero wtedy, kiedy będę znała wszystkie słowa, kiedy się będę czuła swobodnie z tym, że potrafię odpowiedzieć na każdy zadany temat, że będę mogła na każde pytanie odpowiedzieć, poruszyć każdy temat, że będę mogła mówić o wszystkim. A mówię, a do tego momentu? A do tego momentu ja się nie odezwę po angielsku. I drogie panie, chciałem wam powiedzieć, że bardzo często spotykam się z taką sytuacją, kiedy kobieta by mogłaby, ale tego nie robi. Czemu? Bo nie czuje się mistrzynią, nie czuje się swobodnie. A kiedy się może poczuć swobodnie? No jak będzie to potrafiła. A kiedy będzie potrafiła? No jak się będzie czuła swobodnie. I dlatego, drogie panie, informuję was, szczęście polega na tym, żeby czuć się swobodnie, gdy się potrafi połowę. Dlatego życzę wam 49% umiejętności.